Cześć, z tej strony ja, Anna Sarwa, trenerka zdrowia. Witam Was w kolejnym odcinku Keto Q&A, czyli moich odpowiedziach na Wasze pytania zadawane w komentarzach. W opisie filmu linki do poszczególnych pytań i moich odpowiedzi razem z minutami, a my przechodzimy do kolejnej porcji pytań i odpowiedzi. Jest z nami również Pan Awokado, którego ostatnio trochę nie było, zrobił sobie urlop, ale już do nas wraca. Pierwsze pytanie od Long Live Ann. Joanno, a czy mogłabyś w którymś z kolejnych odcinków opowiedzieć więcej o tej insulinooporności wątrobowej? Byłoby super, gorąco pozdrawiam. Jeżeli chodzi o temat insulinooporności i różnych ich rodzajów, to myślę, że w ogóle można by zrobić na ten temat, masło maślane, osobny odcinek na przykład we wtorek. Natomiast mamy tak naprawdę podział, jeżeli chodzi o insulinooporność, na insulinooporność obwodową, która dotyczy naszych mięśni szkieletowych i naszej tkanki tłuszczowej, oraz właśnie insulinooporność wątrobową, czyli tą, która dotyczy naszych hepatocytów, czyli komórek w wątrobie. I jest to takie rozróżnienie, które nie zawsze jest w ogóle konieczne i potrzebne. I też powiem Wam, że nie wiemy jakby jeszcze wszystkiego na temat tej insulinooporności i tego, co ją powoduje. I tak naprawdę żywienie ketogeniczne pozwala zwalczyć tak naprawdę jedną i drugą insulinooporność, ale Ania pyta o to, bo ja też mówiłam już kilkukrotnie na kanale, że jeżeli źle prowadzimy dietę ketogeniczną, to w długim okresie czasu tak naprawdę może to nasilić u nas albo rozwinąć insulinooporność wątrobową. I to prawdopodobnie dzieje się dlatego, i tutaj jakby sięgam do opracowania naukowego, które dotyczy właśnie zaburzenia metabolizmu kwasów tłuszczowych i ich oksydacji. Tak zwana nadmierna lipoliza, która może powodować tą insulinooporność wątrobową. I teraz, kiedy może nastąpić ta nadmierna lipoliza, jeżeli jesteśmy na keto, tak? Bo o tym tutaj mówimy. Jeżeli rzeczywiście jesteśmy na takim keto bardzo nasyconym, jeżeli jesteśmy na keto, gdzie jemy w ogóle bardzo dużo tłuszczów i ta nasza wątroba ma bardzo dużo pracy i jest właśnie wtedy jakby bardzo dużo tych kwasów tłuszczowych, no to to może nasilać te procesy. Czyli zalewanie siebie tłuszczem albo nieraz bardzo szybka redukcja wagi też może się tymczasowo na przykład przyczynić do tego typu problemów. Z tym można sobie poradzić, natomiast właśnie musimy pamiętać o tym, że to nie jest jakby wszystko jedno, jakie keto prowadzimy, czy jemy po prostu sam tłuszcz, bo to ma wpływ na bardzo wiele czynników, bardzo wiele parametrów i keto nie powinno się opierać o jedzenie ogromnych ilości tłustych produktów. I tutaj też znaczenie ma to, ile my jemy. Bo okej, nie jest, jedząc bardzo dużo tłuszczu, nie jest tak łatwo przytyć, jak jedząc bardzo dużo węglowodanów, ale mimo wszystko warto zadbać o to, żebyśmy jedli normokalorycznie, chyba że chcemy przytyć, ale tak na co dzień jedli jednak normokalorycznie, albo nawet, jak pokazują badania na przykład pod kątem długowieczności, mieli lekki deficyt kalorii, bo to sprzyja właśnie zdrowiu, sprzyja oczyszczaniu się naszego organizmu, również wątroby, a nie jakby sprawia, że ona jest przeciążona. Pytanie od Anny. Czy majonez z wody po pocie cierzycy robiony w domu jest dobry na keto? Droga Aniu, mówisz o aquafabie tak zwanej, czyli aquafaba to jest właśnie ta woda z cieciorki, która jest stosowana na wielu wegańskich dietach, bo jest fajnym zamiennikiem chociażby białek jaj. I teoretycznie ciecierzyca jest produktem, który na keto eliminujemy. Natomiast ja mam nadzieję, że już wiecie, że nie jestem tutaj radykalna i nie uważam, że jakby jak największe zawężanie listy produktów, które jemy, jest dobre, tylko uważam, że wręcz powinniśmy tą naszą gamę produktów poszerzać. I tutaj to wszystko zależy od ilości, bo w majonezie, który kupimy w sklepie, który będzie na pewnie oleju słonecznikowym, mamy cukier, mamy dodany cukier,
po prostu czysty cukier. Natomiast na keto są osoby, które jedzą tego majonezu bardzo, bardzo dużo. Więc te węglowodany, które mamy nawet w wodzie po cieciorce, też ciężko je wyliczyć, bo tabele kalorii nam nie podają. Można sprawdzić, ile jest w ciecierzycy węglowodanów, jest ich dużo, ale w wodzie po tej ciecierzycy, no gdzieś tam chyba ktoś, kto produkuje tą aquafabę, to sprawdzał, natomiast jakby to nie są takie, wiecie, jeden do jeden, nie da się tego policzyć, ale to nie są duże ilości, tam jest w większości woda. Dlatego moim zdaniem, jeżeli to będzie dobrze zbilansowane, to pod kątem ilości węglowodanów nie wyrzuci nas to z keto. I jeżeli ktoś dobrze reaguje na tą aquafabę, to dlaczego miałby sobie nie wprowadzać jej, jeżeli na przykład to mu smakuje i uważa, że to będzie dla niego lepsze niż taki kupny majonez na oleju słonecznikowym ze sklepu. I jeszcze Ania miała jedno pytanie. Czy konieczne jest ciągłe suplementowanie na keto? Keto nie jest żywieniem niedoborowym. I ja wiem, że krążą takie mity i ja co jakiś czas to słyszę i zgłaszają się do mnie osoby i mówią, no niech pani poprowadzi to keto tak, no bo ja wiem, że to jest niedoborowe, więc suplementacja. Nie, moi drodzy. Żywienie ketogeniczne może nam dostarczać wszystkich wartości odżywczych, jeżeli oczywiście jest dobrze prowadzone. I nie jest pod tym kątem, jakby nie jest konieczna suplementacja. Natomiast tutaj pytanie jest ważne i rozbija się o to, czy w ogóle my potrzebujemy się suplementować. I tutaj są opinie podzielone. Moim zdaniem nigdy suplementacja nie powinna zastępować wartości odżywczych, które możemy pozyskać z jedzenia. Czyli nigdy ja nie przedkładam suplementów nad jedzenie i na przykład nie uważam, że jedząc śmieciowe żarcie, ale ładując sobie po prostu super ekstra suplementy, to jest to samo, jakbyśmy jedli zdrowo. Natomiast moim zdaniem, jakby w związku z tym, że jedzenie już nie jest aż tak bogate i gęste odżywczo, jak było dawniej ze względu na przemysł spożywczy, zanieczyszczenia środowiska itd., itd., no to jednak ta suplementacja jest istotna. Witamina D3, nieważne na jakiej diecie nie jesteśmy, jeżeli się jej nie suplementuje, to prawie każda osoba, która jej nie suplementuje, ma jej niedobory. Ona jest bardzo ważna. I tutaj przypadków można by mnożyć. Jeżeli poza tym w konkretnych jednostkach chorobowych są osoby, które potrzebują po prostu więcej danych składników odżywczych i ciężko im jest je dostarczyć z pożywienia. Na przykład przez jakiś czas bardzo głośno było o metylacji i w takim wypadku osoby, które mają pewne mutacje niezbyt korzystne genów, chociaż jakby metylacja dotyczy każdego z nas, takie osoby na przykład powinny suplementować witaminy z grupy B i ciężko im je będzie dostarczyć w odpowiedniej ilości z pożywienia. Ale to też dotyczy nie tylko stanów jednostek chorobowych, ale też tego, że niektórzy mają na przykład nieszczelne jelita, złe trawienie, osłabione i wtedy w takim wypadku znowu my nie jesteśmy w stanie aż tyle wchłonąć z pożywienia i czasem ta suplementacja jest właśnie potrzebna, żeby to odbudować. I tak samo jeżeli chodzi o keto, podczas ketoadaptacji tak wiele się dzieje, że ten organizm jeżeli na początku wesprzemy, no to jest to istotne. Myślę, że jeszcze Aniu mogłaś zapytać mogło Ci chodzić o elektrolity, magnez, potas, no je wypłukujemy na początku, więc rzeczywiście warto je suplementować, chociaż niektórzy piją rosół, im to w zupełności wystarcza, nie mają skurczów. Nie jest konieczne kontynuowanie tego, jeżeli tych skurczów później już na keto nie mamy, bo magnez i potas możemy sobie dostarczać z diety, więc to wszystko zależy i należy siebie obserwować, ale ja bym się nie bała suplementacji, szczególnie magnezu, bo uważam, że magnez, szczególnie kobiety, warto, żeby suplementowały, bo jest to po prostu na tyle istotny mikroelement i nieraz niedoborowy, że lepiej jest go suplementować niż nie, ale w skrócie nie jest konieczne ciągłe suplementowanie się na keto, ponieważ keto nie jest dietą niedoborową. Pytanie od Wojciecha. Na jednym z kanałów na YouTube dowiedziałem się, że olej lniany i inne oleje poza oliwą z oliwek się utleniają pod wpływem światła, dostępu do tlenu oraz temperatury i są bardzo niezdrowe i nawet szczelnie zamknięte w ciemnych opakowaniach już od temperatury pokojowej, czyli również na półkach sklepowych. Robią się toksycznym dla naszego organizmu syfem. Jestem w stanie w to uwierzyć, ale pragnę poznać Pani opinię w tej sprawie, bo ten olej lniany zawsze jakoś gloryfikowany był, a teraz nie wiem jak żyć. Drogi Wojciechu, no rzeczywiście bardzo ciekawy temat poruszyłeś, ponieważ to prawda, że niektóre tłuszcze nienasycone, bogate w kwasy omega-3 szczególnie, są bardzo niestabilne. I tak,
Zgadzam się z tym, że na przykład olej lniany, który jest super zdrowy, ja na przykład zalecając moim podopiecznym olej lniany, mówię im, piszę im i zalecam im użycie oleju lnianego w odpowiedni sposób. Nie wystarczy w takim wypadku ciemna butelka, tylko należy ten olej przechowywać w lodówce. Czyli ma to też związek z tym, że on powinien być w chłodnym miejscu przechowywany, zanim go kupimy. I to jest istotne i to jest ważne. Więc to prawda i dlatego też na przykład w aptekach czy w niektórych lepszych sklepach niektóre oleje są przechowywane w lodówce. Powinno się je kupić i znowu schować u siebie do lodówki, albo nawet niektóre firmy wysyłają je, jeżeli jest z dowozem, właśnie w takich opakowaniach, które tą niską temperaturę utrzymują, więc jest to ważne. Natomiast, drogi Wojciechu, ważna moim zdaniem dla Ciebie i taka wspierająca informacja, że są też już metody na to, żeby te tłuszcze były bardziej stabilne i one są wtedy esteryfikowane. I możemy już na rynku polskim kupić na przykład olej lniany w estrach, czy inne tłuszcze właśnie w estrach. I to są właśnie estry kwasów z tych rodziny omega, omega-3, które się nie utleniają tak łatwo, jak jakby olej lniany bez tej estryfikacji. I też niektóre tam właśnie firmy, które to robią, podają, że wtedy też ten olej jest czystszy, pozbawiony szkodliwych substancji i tak dalej, i tak dalej. I ja sama korzystam właśnie zarówno z tranu, jak i z oleju lnianego właśnie w estrach. Mamy, wcześniej to była na przykład Essentiala, taka popularna dość. Jest tych firm naprawdę kilka. Jak sobie wpiszecie, że tam estry, olej lniany, czy tran, czy cokolwiek, to Wam się na pewno wyświetli. Ja ostatnio kupuję u doktora Zięby, może niektórzy go kojarzą, właśnie te oleje, czyli jakby tam on ma swoje suplementy firmy Visantol, można się z nim zgadzać w pewnych rzeczach, można nie, ale uważam, że akurat suplementy ma naprawdę dobrej jakości. Także Health Labs też już mają właśnie w estrach niektóre oleje, także warto na pewno o to zadbać i na pewno nie podgrzewać też na przykład oleju lnianego, on się zupełnie nie nadaje do jakiejkolwiek obróbki cieplnej. Ja go po prostu wyciągam z lodówki, polewam coś albo nalewam na łyżkę i wypijam bezpośrednio i naprawdę jest to ważne, także fajnie, Wojciechu, że zwróciłeś na to uwagę. Patryk, czy można bez obaw pod względem przetworzenia i zanieczyszczeń jeść dwie porcje makreli wędzonej w ciągu tygodnia, czy lepiej wybrać inną rybę? Drogi Patryku, to zależy. Ryby uważam, że warto jeść, chociaż są osoby, które mówią, że ryby są zanieczyszczone i nie powinniśmy ich jeść, ale są też osoby, które mówią, że mięso jest zanieczyszczone i nie powinniśmy go jeść. No więc jakby to wszystko zależy od tego, z jakiego źródła mamy dany produkt. Natomiast makrela nie jest dużą rybą, tak? Nie jest to ryba, która bardzo długo żyje, bardzo długo pływa i po prostu pożera ogromne ilości chociażby rtęci, tak jak na przykład tuńczyk czy rekin, więc jest to na pewno lepszy wybór. I moim zdaniem makrela jest ok. Wędzenie makreli, w zależności od tego jak przebiega, może być dla nas albo bez wpływu na nasze zdrowie, może być wręcz korzystne wędzenie, takie naturalne. No a jeżeli jest to wędzone w sposób chemiczny, no to wiadomo, że nie będzie to dobre. Więc znowu, to zależy też od tego. Natomiast to, na co chcę zwrócić uwagę i dlaczego to pytanie Patryka tutaj się pojawiło, to też to wszystko zależy od indywidualnie od możliwości danej osoby. Bo jeżeli na przykład mamy jakieś problemy zdrowotne, jakieś schorzenie, jakieś zaburzenia, to proces detoksykacji organizmu też może być u nas osłabiony. I są osoby, które jak sobie zjedzą, że tak powiem, rtęć, to im nic nie będzie, ale są osoby, które muszą bardziej, dużo bardziej dbać o jakość produktów i o to, żeby jakby one były jak najbardziej czyste, ekologiczne itd., itd. I tu dobrym przykładem są niemowlęta, małe dzieci, którym się staramy na samym początku, jak one zaczynamy rozszerzać dietę niemowlaka, po prostu tylko ekomarcheweczkę kupić itd., itd., bo wiemy, że to dziecko nie poradzi sobie z jakąś chemią. No ale tak samo też dzieje się z nami i z osobami dorosłymi. Jedne z nich mogą jeść trochę więcej syfu i nic im nie będzie, a drugie muszą się dużo bardziej pilnować. Także to też ma znaczenie. Ostatnie pytanie jest od AGS.
Czy możesz rozwinąć swoją odpowiedź na temat wsparcia dla wątroby na keto i tak ogólnie? Jakie suplementy, superfood i tak dalej? Serdecznie dziękuję Ci za wszystkie informacje. Droga Agnieszko, oczywiście jeżeli chodzi o naszą wątrobę, to jakby no, są różne i to produkty, które ją wspierają, natomiast też ważne jest jakby, żeby mieć świadomość tego, że po prostu wspieramy naszą wątrobę, jeżeli jemy nieprzetworzoną żywność, jeżeli mamy właśnie jakby żywienie ketogeniczne, żywienie niskowęglowodanowe jest jak najbardziej wspierające do wątroby. Także jakby samo dobrze zbilansowane keto już jest wspierające dla wątroby, ale jeżeli mamy problemy z tą wątrobą, to jeżeli chodzi o suplementy, jest ich naprawdę dużo i są nawet takie już dedykowane suplementy wspierające wątrobę, tam już mieszane, które są też spoko. Ale mniszek lekarski z takich ziół to będzie dobra opcja. Sok z aloesu też fajnie wspiera naszą wątrobę, czy na przykład z rokitnika. To są na pewno takie fajne, naturalne produkty, które mogę Ci polecić. Poza tym, co jeszcze? Wsparciem dla wątroby będą wszelkiego rodzaju kiszonki, takie, które mają to działanie probiotyczne, ogórki kiszone, kapusta kiszona, kombucha, czy inne kiszone warzywa, bo możemy kisić różne rzeczy. Wspierające dla wątroby zazwyczaj działa czosnek, działa cebula. Działają też produkty bogate w potas, tak? Czyli tutaj nie tylko ta suplementacja potasu, ale także szpinak, jarmuż, łosoś, takie tłuste ryby typu halibut czy kokos. To są wszystko produkty, które też mają sporo tego potasu. No i na przykład picie zielonej herbaty, czy na przykład matcha, która jest taką mega po prostu wypasioną zieloną herbatą. To też są rzeczy wspierające naszą wątrobę. No i oczywiście takie pozostałe aspekty związane z żywieniem, czyli jedzenie powoli, czyli w miarę lekkostrawne produkty, a nie jakieś mocno przetworzone, to wszystko jakby w dietoterapii wspiera naszą wątrobę. Na dziś to wszystkie pytania, na które odpowiedziałam. Dziękuję Wam za te pytania, które zadajecie. Zachęcam oczywiście do zadawania kolejnych, a za tydzień kolejna lista pytań i odpowiedzi, bo jeszcze jest naprawdę dość długa i mamy dużo ciekawych tematów do omówienia. Pozdrawiam Was ciepło, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!